Ja to jestem jak zawsze onieśmielony, jak muszę siadać tutaj przed Państwem, który już kolejny raz i robić przegląd informacji, o których przecież słyszeliście i wiecie. I po prostu jakoś to zrobić. Więc dobrze. Józek mówił, że o bombie wodorowej, którą mają Koreańczycy. Wydaje mi się, że tam się nic nie stanie cały ten taniec wokół Korei Północnej to raczej próba sił pomiędzy Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi Trumpa. Trump niestety jest trochę zraniony, bo szykują mu tam postępowanie karne znowu. I Rosjanie wypuszczają jakieś nowe kwity, bo przecież jak wiadomo, że Rosjanie o kimś mówią, że jest szpiegiem rosyjskim, to na pewno szpiegiem rosyjskim jest. No to przecież to nie ulega wątpliwości. Więc dziś cały establishment wschodniego wybrzeża w Stanach twierdzi, że Trump to rosyjski szpieg, no bo Rosjanie mówią, że to rosyjski szpieg. Więc ta logika niepomiernie mnie zawsze raduje, ta logika dzisiejszej współczesnej myśli lewicowej, bo ona jakby po pewnym rozkwicie, który można by gdzieś tam lokować na poziomie Hegla i jego naśladowców, których już nie chcę wymieniać, zaczyna w tej chwili coraz mocniej się prymitywizować ta logika myślenia neomarksistowskiego. To najlepiej oczywiście wyjaśnia ksiądz profesor Gus. Państwo znacie te wykłady, więc ja ich nie będę streszczał. Ale warto o tym pomyśleć w kontekście kolejnej próby sił między Polską a eurokracją, czy Eurolandem. Bo dziś, kiedy Jacek Żakowski, który jeszcze potrafi to zrobić, czy Tomasz Lis, który już nie potrafi sformułować racjonalnego sylogizmu, bo nigdy tego nie robił i nie musiał, a teraz kto go tego nauczy? Więc pozostaje przy Żakowskim. Kiedy Jacek Żakowski stawia taką, buduje alternatywę, że oto polski rząd wyprowadza nas z Europy do Rosji. Oczywiście jest to tak zwane twierdzenie bezdowodowe, prawda? Bo oni wszyscy nauczyli się mówić z aksjomatami. Mówią i tak jest. Po prostu nie należy udowadniać tego typu zdań. I tak mówi Jacek Żakowski. Jakbyście Państwo zadali sobie lekką torturę słuchania radia TOK FM, to tam Was uraczą na różnym poziomie, jak mówię, i Lisowym, i Żakowskim, i Władykowym, i tam jeszcze kilka innych nazwisk, których nie chcę wymieniać. Uraczą Państwo, zostaniecie uraczeni taką teorią, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wyprowadza Polskę z Europy, no a jak wyprowadza z Polski Europy, to na wschód. I stąd te okładki tygodnika Newsweek, gdzie już po prostu wiadomo, że nie tylko Trump jest agentem Putina, ale Kaczyński jest agentem Putina, Macierewicz to już udowodniony agent Putina i tak dalej. O Macierewiczu i tej książce tego pana to jeszcze chwilę będę mówił później, albo jak Państwo będziecie chcieli zapytać, to też o tym powiem. Ale dla mnie najistotniejsze wydarzenie, mimo że jest rok szkolny, że rozgorzała cała mucka dotycząca reformy oświaty, że Czerwony Związek Nauczycielstwa Polskiego już jest pod parą i tak dalej, to dla mnie jednak najistotniejszym dylematem jest rozgryzienie tego twierdzenia nowej lewicy, że jeżeli nie dzisiejsza Europa, to Rosja. Właściwie spór, który toczy się dziś między polskim państwem, rządem polskim, a eurokracją, to spór, który mógłby równie dobrze toczyć się pomiędzy Schumanem a Timmermansem. Bo tak, to jest istota tego sporu. Wspólnota europejska powstawała jako wspólnota gospodarcza niepodległych państw. I tak to było pomyślane. Jako wielokulturowa, bogata wspólnota gospodarcza. Z pełnym uszanowaniem autonomicznie istniejących narodów. Tymczasem od jakiegoś czasu naturalnie musieli umrzeć ojcowie założyciele, bo prawdopodobnie
byliby dziś w jednym szeregu z Orbanem i z Kaczyńskim. Kierunek przekształceń w Unii Europejskiej przybrał inną formę i dziś można powiedzieć, że tu znowu żadnego odkrycia nie uczynię, bo popularyzuje to od długiego czasu pan Krzysztof Karoń, że nad drzwiami wejściowymi głównego portalu Parlamentu Europejskiego oczywiście widnieje nazwisko Spinelli. Czasami europosłowie się zastanawiali, co to oznacza, czasami nie, aż do czasu, kiedy została upowszechniona wiedza, kim był Altiero Spinelli i czym jest Spinelli Group dzisiaj. Więc Altiero Spinelli to Państwo kojarzycie, manifest z Ventotene, kolejny zapuszkowany komuch po Gramscim, który niestety przeorał nam dzisiejsze życie. Gramsci, no to Państwo już do znudzenia słyszeli te wszystkie interpretacje, które niestety są faktem, a Altiero Spinelli, no to neokomunistyczna wizja przyszłości Europy, czyli jeden homogeniczny naród, jedno państwo, jedna armia, jeden rząd, jedna ideologia i wiele prawd. Bo to tak z nową lewicą jest, że chcieliby zhomogenizować wszystko poza jednym, poza pojęciem prawdy. Bo żaden kłamczuch nie lubi, jak istnieje jedno pojęcie prawdy, bo wtedy można go złapać na kłamstwie. A jeżeli pojęcie prawdy jest sytuacyjne i kontekstowe, to nigdy go nie złapiemy na kłamstwie, bo zawsze będzie mówił prawdę. To już jest dylemat kłamcy, który Państwo równie dobrze znają. Więc dziś moim zdaniem spór toczy się pomiędzy koncepcją zachowania niepodległości podstawowych narodów Europy. Niektóre z tych narodów już nie mają na to ochoty, niektóre jeszcze mają. I my na szczęście leżymy w tej części kontynentu, w której narody mają ochotę zachować swoją niepodległość i tożsamość. To jest oczywiście wściekle atakowane i będzie atakowane coraz bardziej wściekle, im bardziej ta cała maszyneria nowej lewicy będzie obnażana. Czyli prawda kontekstowa, sytuacyjna, interpretacja propagandowa, a nie polegająca na jakimś dowodzie intelektualnym i tak dalej, i tak dalej. I to moim zdaniem w nadchodzącym tygodniu jest widoczne. O dziwo, wyrafinowanie intelektualne ludzi typu Schulz, Juncker czy Timmermans jest niewielkie. O dziwo, no bo skoro to są nasi przywódcy, przywódcy naszego kontynentu, to wypadałoby, żeby dyskusje z nimi przynosiły jakąś satysfakcję intelektualną. Tymczasem one nie przynoszą nie tylko satysfakcji intelektualnej, ale nie przynoszą satysfakcji w ogóle. Bo jak Państwo widzieli debatę w Parlamencie Europejskim, to, no to ich argumenty są argumentami siły. My mamy rację, macie nas słuchać i koniec. A że to się zbiegło z kampanią wyborczą w Niemczech i zaostrzeniem retoryki niemieckiej i z rocznicą 1 września, no to mieliśmy niestety bolesne analogie w postaci zestawienia słów kanclerza Adolfa Hitlera ze słowami kanclerz Adolfiny, jak mówi pewien publicysta, Angeli Merkel. To są te same słowa, że do Polski i do Polaków już można czasami stracić cierpliwość i dyskusja z nimi przestaje być interesująca. Czyli zastosujemy siłę. Oczywiście argumenty podobne, sytuacja historyczna i polityczna inna. Kanclerz Adolfina właśnie prowadzi w wyścigu wyborczym, no ale jakąż ma konkurencję. Najpoważniejszym konkurentem jest pan Schulz, znany nie z umiłowania do lektury klasyków filozofii, tylko do lektury klasycznych trunków. Niestety to kampania w Niemczech zaostrza retorykę, która już i tak niestety wobec Polski nie jest lekka. Przy okazji oczywiście bardzo ładnie ukazuje się, kto jest kto w polskiej polityce i pan Boni tutaj na pewno będzie przykładem pewnej postawy, którą kiedyś prezentował
pan Branicki, ale no zachowując proporcje, bo pan Boni, taki z pana Boni Branicki, jak i z Platformy Obywatelskiej, partia prawicowo-centrowa. Więc niestety pan Boni jest tutaj reprezentantem pewnego sposobu myślenia. Ale i jeszcze inaczej jakoś, bo tam kilka było. Tak, ale tam jeszcze kilka innych było kryptonimów. Przy okazji o Solidarności, bo znowu cofnijmy się jeszcze dzień, czyli z 1 września cofamy się do 31 sierpnia i mamy przedstawienie pod stocznią imienia Lenina, dzisiaj stocznią gdańską. Na szczęście nie nazwaną imieniem podobnym jak aeroport gdański, bo mielibyśmy dzisiaj jeszcze większą przykrość. I mamy starcie, w którym okazuje się, że mentorami naszego myślenia stają się pan Dariusz Rosati. Tu odwołuję się do państwa bogatej wiedzy na temat różnych kryptonimów. Czy pan Włodzimierz Cimoszewicz. I również tutaj odwołuję się na temat do tej wiedzy. Więc pan Włodzimierz Cimoszewicz i pan Dariusz Rosati zaczynają nas pouczać o tym, czym w istocie była Solidarność i jak nie należy szargać dobrego imienia Solidarności. No niemalże ojcowie założyciele Solidarności, chciałoby się powiedzieć. Więc Komitet Obrony Demokracji urządza pod Stocznią Gdańską kolejny happening. Można by powiedzieć, trudno tak już mają, gdyby nie fakt, że to budzi zastanowienie nad tym, kto dziś ma prawo do dziedzictwa Solidarności i czy dziedzictwo Solidarności jest dzisiaj żywe. Czy to może już jest taki konterfekt, który należy oprawić w ramki, powiesić na ścianie i przestać do tego wracać. I to jest pytanie o to, czy my jako Polacy posiadamy jakiś sposób na urządzenie własnego państwa. Bo to tylko, bardzo przepraszam, że przypominam podstawowe rzeczy, ale warto je do dyskusji przypomnieć, że przecież termin Solidarność nie został wzięty z powietrza, tylko pojawił się z katolickiej nauki społecznej. Z czegoś, co dziś jest zakurzone, zapomniane, ale przecież w pewnym momencie niesłychanie istotne, a dziś godne zastanowienia. Bo ta doktryna społeczno-gospodarcza jest, wydaje się, bardziej aktualna dziś niż kiedyś. Zarówno solidarność, jak i pomocniczość, jak i termin dobro wspólne i wreszcie termin porządek kochania, którego kiedyś użył Jarosław Kaczyński, ale który znowu wyszedł z obiegu i w momencie, kiedy dyskutujemy o przyjmowaniu obcych w granice Europy, jakby zapomnieliśmy o tym terminie Ordo Caritatis. To wszystko wrzucam w państwa umysły tytułem zaognienia dyskusji, a na sam koniec tego mini przeglądu tygodnia, który jest mini z powodu tego, że się spóźniłem, no odnotuję, że dziś mamy kolejny mecz, ale piąta reprezentacja w rankingu FIFA ostatnio w piątek popisała się znakomitym wynikiem 0-4, więc czasami okazuje się, że nie tylko sondaże polityczne kłamią, ale także rankingi sportowe nie zawsze oddają prawdy o tym, jaką siłę reprezentuje jaka reprezentacja. Dla nas oczywiście każda klęska narodowej reprezentacji w piłce kopanej jest niemalże klęską narodową i sprawą do głębokiej narodowej dyskusji. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, czy wynika to tak, jakby chciała Magdalena Środa, z wielu polskich kompleksów, czy też może rzeczywiście jesteśmy narodem skupionym na tym sporcie bardziej niż jakieś inne narody. Tym namiastkowym stylem zakończyłbym prowokację państwa do rozmowy i coś, co nazwałbym erzacem przeglądu tygodnia, ale jak już mówiłem, no z powodu tego, że się spóźniłem, nie chcę nadwyrężać państwa czasu i teraz posłucham państwa opinii. Dziękuję.
ponieważ pan, ponieważ Józef gdzieś uciekł, to chyba ja muszę. Tu są mikrofony, więc mam prośbę, żeby je przekazywać po prostu na zasadzie sztafety. Dziękuję bardzo. Wiesław Abraham. Panie Witoldzie, pan Wałęsa ciągle przypomina, że to on założył Solidarność, ale raz panu Wałęsie, na szczęście to sfilmowałem, wymknęło się, że to on zakończył Solidarność, zamknął Solidarność. I w razie czego przypomnę panu Wałęsie i opublikuję ten fragment filmu, na którym on mówi, jak to skończył z Solidarnością. Pan Wałęsa prezentuje dzisiaj Solidarność, ale to jest Solidarność specyficzna, bo Solidarność z tymi, którym obniżono emerytury do poziomu emerytur zwykłych ludzi. Taka specyficzna Solidarność. Paweł Zdun. Wracając do tego ciągu... Sam nie mówiłem nic o Rimini, ale i o tym wszystkim, co się dzieje z islamem, bo ciągle o tym gadam. Jak państwo będziecie chcieli, to oczywiście o tym też porozmawiam. No właśnie, właśnie. Wracając do tego do tego napięcia pomiędzy Polską i paru innymi krajami, a urzędnikami czy urzędami Unii Europejskiej, to tu są takie dwie płaszczyzny, która według pana jest ważniejsza, bo jedna to jest płaszczyzna ideologiczna, prawda, tej przemiany nowego człowieka, realizacji rewolucji 68, to chyba jest ciąg dalszy po prostu. W trochę innym kierunku, ale chyba to jest, zresztą ludzie są ci sami i idee chyba są podobne, nie te same, tylko twórczo rozwinięte. To jest jedna płaszczyzna, ta bardzo dla nas bolesna, ale też jest druga płaszczyzna, płaszczyzna taka konkretna, gospodarcza, bo chodzi też o to, żeby Polskę, także Węgry, ale i inne kraje, te słabsze ekonomicznie, całkowicie odsunąć na bok. To jest moja opinia i jeśli można tak powiedzieć, skolonizować jeszcze bardziej, znaczy jeszcze bardziej ten stosunek wyzysku uwypuklić. Która według pana jest płaszczyzna ważniejsza? Bo widoczna jest ta płaszczyzna ideologiczna, o tej drugiej ekonomicznej mniej się mówi, może na razie nam się wydaje, że jest mniej dotkliwa. Nie będę oryginalny, dlatego że zacytuję tytuł jednej z ważnych pozycji w bibliotece każdego szanującego się myślącego człowieka, mianowicie idee mają konsekwencje. Nie byłoby tej biedy w Europie, gdyby nie II wojna światowa i następstwa tego, co po II wojnie światowej nastąpiło. To, że zadanie ideowej denazyfikacji Niemiec zlecono szkole frankfurckiej i ludziom typu Adorno czy Fromm, ma swoje konsekwencje dziś. Dlatego, że dekonstrukcja myślenia o absolucie, dekonstrukcja myślenia o postępie, dekonstrukcja myślenia o prawdzie i wartościach ma swoje źródło w ideach szkoły frankfurckiej i swoje alibi w doświadczeniu Holokaustu, w doświadczeniu Auschwitz. Otóż to państwo wiecie, bo to znakomicie wykłada ksiądz profesor Guza, ja to tylko powtarzam. Adorno i jego uczniowie stwierdzili, że cały klasyczny sposób myślenia i formułowania idei politycznych także, ale i społecznych, poniósł ostateczne fiasko w Oświęcimiu. Skoro doprowadził do Oświęcimia, to znaczy, że należy zbudować zupełnie nowe społeczeństwo, zupełnie nową logikę, zupełnie nową etykę i to wszystko pozbawione idei absolutu. I zdawałoby się, że to, co mówię teraz, to jest takie teoretyczne, gdzieś tam oderwane od realiów życia, ale przy takim myśleniu formułuje się wszystko inne. To jest źródło zła. Źródłem zła jest zaprzeczenie dotychczasowemu światu, dotychczasowemu porządkowi wartości. Za tym idzie
rozbicie każdego z pojęć, które dotychczas były dla nas naturalne i oczywiste. Rozbicie pojęcia małżeństwa, płci, prawdy, wartości, narodu, bohaterstwa, patriotyzmu. Stworzenie zjawiska symulacrum, czyli oderwania znaczących pojęć od ich znaczeń i przeniesienia w zupełnie inną stronę. Tak, żeby miłość znaczyła spojrzenie między mężczyzną a mężczyzną. To, co myśmy uważali za miłość w sposób platoniczny, teraz musimy uważać z pojęciem, ze stosowaniem pojęcia miłości, bo wszystko zależy od kontekstu. Naturalne dążenia, które kiedyś nazywaliśmy chciwością, nierządem, teraz uzyskały zupełnie nowe wyjaśnienia i uzasadnienia. I czasami okazuje się, że to wręcz pożądane. Że pożądanie nie znaczy już to, co znaczyło, tylko pożądanie jest pożądane, czyli społecznie akceptowalne. Ja nie chcę już głębiej wchodzić jakby w te wszystkie paradoksy, które zostały stworzone, ale pobrzmiewa mi w tym, i tu pewnie Państwo się wrzachniecie, ale wypowiem to, pobrzmiewa mi tu stara idea kabały, która w pewnym kręgu zawsze dążyła do budowy nowego społeczeństwa. I klasyczna metafora, którą możemy znaleźć w tych takich ezoterycznych, bardzo kabalistycznych rozważaniach, jest taka, że świat jest jak źle zrośnięta noga i nie można zrobić nic innego, jak złamać tą nogę i nastawić w sposób prawidłowy. To naturalnie, co mówię, jest już bardzo spiskową teorią dziejów, ale chcę pokazać, że bez idei nowych, stworzonych, wyprodukowanych przy udziale amerykańskim, w postfaszystowskich, postnazistowskich Niemczech, bez tej fabryki idei, jaką była szkoła frankfurcka, nie byłoby potem 68 roku, nie byłoby ewokowania do społecznej aktywności Gramsciego i nie byłoby takiego uszlachcenia starego durnia Altiero Spinellego. I dziś niestety efekty tego myślenia możemy znaleźć w każdej dziedzinie życia. Nie tylko w naukach społecznych, nie tylko w edukacji, gdzie to, co było kiedyś zgorszeniem, teraz jest pożądane i należy dzieciom nawet aplikować to we wczesnych klasach, bo to niestety kłania się stary Freud, który został inkorporowany przez szkołę frankfurcką i znaleziono znakomity sposób na wpływanie na społeczeństwo poprzez seksualizację społeczeństwa. To też kontrowersyjne twierdzenie i mogę je bronić, jak Państwo będziecie atakować, ale odpowiadając na to pytanie tak rozlegle i w sposób dosyć mętny, stwierdzę tyle. Bez idei nie byłoby tego, co dzieje się teraz. Jak nie złamiemy tych idei i nie wprowadzimy w obiekt społeczny konkurencyjnego, lepszego systemu wartości, jakim jest chociażby katolicki realizm made by Katolicki Uniwersytet Lubelski kiedyś w lepszych czasach, zanim ten arcybiskup się zjawił. Jeżeli nie wprowadzimy tego konkurencyjnego systemu myślenia do praktyki, do dyskusji polemicznych, do publicystyki i do naszego arsenału polemicznego na co dzień, to niestety będziemy się cały czas bronić przed naporem rzeczy, które naszym ojcom i dziadom wydawałyby się nie do pomyślenia. A my żyjemy w rzeczywistości nie do pomyślenia. Dlatego musimy myśleć. To ja mam dwa pytania. Pierwsze jest takie. Co pan sądzi o tej wojnie na topory między prezydentem Dudą a Ministerstwem Obrony Narodowej? Bo pojawiły się informacje, że jesienią też nie będzie nominacji generalskich. A jeśli mógłby się pan pobawić we wróżkę, co pan sądzi, co będzie w projektach ustaw sądowych? A konkretnie, czy sędzia Gersdorf w myśl przygotowywanych, a to już z tych dwóch miesięcy pozostało już mniej niż jeden, zostanie czy nie zostanie? I co pan w ogóle sądzi o tych wetach? Dziękuję. Pan tutaj wypuszcza
znowu na wody, które sprawią, że się narażę wszystkim. I nie tylko, że już nie będę zapraszany do telewizji publicznej, to już mnie przestaną do Republiki zapraszać. Bo do telewizji publicznej to już rzeczywiście nie muszę biegać. Najpierw, co się dzieje między MON-em a prezydentem? Dzieje się konstytucja. Zła konstytucja. Niesprecyzowane uprawnienia i jak to nazwać, plenipotencje może, pomiędzy rządem a prezydentem, który jest jednak naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych, sprawiają, że tam zawsze będzie iskrzyło. Będzie iskrzyło w resorcie spraw zagranicznych, będzie iskrzyło w sprawach wojskowych. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego to de facto duplikat Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko słabszy, bo o ile Ministerstwo Obrony Narodowej jest lepiej wyposażone w narzędzia, tak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego to jest takie coś, które jakbym chciał zdefiniować, to miałbym poważny problem. Na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego stoi specjalista od spraw Straży Pożarnej. Na pewno dla bezpieczeństwa narodowego jest to niezwykle ważne. Ważna umiejętność orientowania się w arkanach strażactwa. I na czym polega konflikt? Konflikt polega na tym, że w polskiej armii pojawił się niedobór etatowy na stanowiskach generalskich. Mieliśmy oczywiście przeetatyzowaną armię, jeżeli chodzi o górną warstwę korpusu oficerskiego, ale po ostatnich zwolnieniach no, troszkę się tam przejaśniło i potrzeba jest może nie 40, ale 20 paru generałów, to jest taka nagła potrzeba, żeby młodych oficerów awansować z etatów pułkownikowskich na generalskie i wręczyć im określone kompetencje. Wobec czego Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło zawyżoną nawet chyba listę propozycji nominacji generalskich. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, to teraz tak relacja refero, stwierdziło, że nie są przygotowane założenia reformy sił zbrojnych, a więc nie wiadomo, dla jakich sił zbrojnych będą te mianowania. Tylko zachodzi pytanie, czy za czasów Komorowskiego istniały takie założenia reformy sił zbrojnych? Nie. Czy wcześniej założenia reformy sił zbrojnych tak konkretne istniały? Nie. Oczywiście to nie usprawiedliwia Ministerstwa Obrony Narodowej, które przez 2 lata mogło przygotować jakiś konkretny program rozwoju naszych sił zbrojnych, także program etatowy z podziałem na rodzaje broni i z wyszczególnieniem, jakiego rodzaju ośrodki kontroli mają dotyczyć jakich szczebli. Tego Ministerstwo Obrony Narodowej nie dopracowało do końca. Tego złapało się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i mamy gotową próbę sił. Próba sił oczywiście dotyczy ambicji polityków, bo w momencie, gdy prezydent i minister czy rząd pochodzą z tego samego, nazwijmy to brzydko, pnia ideowego, to kwestia uzgodnienia stanowisk jest kwestią porozumienia za kulisami. My nie powinniśmy być świadkami kuchni politycznej, bo ona zawsze jest gorsząca. Powinniśmy być świadkami tego, co wypada już z maszyny i jest nam prezentowane jako opakowany ładnie produkt. Skoro tego nie ma, to znaczy, że jest iskrzenie między jednym obozem a drugim. I teraz przechodzę do drugiej kwestii, czyli do zawetowania przez pana prezydenta Dudę dwóch z trzech pakietów ustaw. Tych akurat ważniejszych, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Potem owocne rozmowy, jak to podała kancelaria pana prezydenta z panem Smolarem i panią sędziną Gesdorf, które wcale mnie nie napełniły optymizmem. I dziś nie możemy ocenić pana prezydenta ostatecznie, dopóki pan prezydent nie przedstawi gotowych projektów prezydenckich ustaw. Termin 2-miesięczny niedługo się będzie kończył. Sam sobie ten termin zakreślił, wobec czego, i tu sprytnie wywinę się od odpowiedzi konkretnej, ja poczekam, aż te projekty ustaw będą ogłoszone
i zobaczymy, czy to są projekty napisane przez środowisko pani sędziny Gesdorf, czy też przez środowisko, którego chciałby twórca trzeciej władzy, koncepcji trzeciej władzy, czyli Monteskiusz. Bo nasi antagoniści często powołują się na Monteskiusza jako wykładnię wszelkiej mądrości dotyczącej trójpodziału władzy. Tylko nie docytowują do końca traktatu Monteskiusza. Bo Monteskiusz nie dość, że wyodrębnił trzeci rodzaj władzy z władzy ustawodawczej i wykonawczej, to także określił warunki sprawowania mandatów sędziego, o czym już szczególnie lewica jakoś niespecjalnie przypomina. A Monteskiusz nawoływał, żeby te same osoby nie pełniły zbyt długo zawodu sędziego, ponieważ będą podatne na korupcję. To są słowa Monteskiusza. I drugie zastrzeżenie Monteskiusza było takie, żeby nie wybierać sędziów z jednej kasty społecznej, ponieważ także może się to skończyć korupcją i wyrokami ferowanymi tylko w interesie tej kasty. Trzeci postulat był taki, że sędziów jednak należy wybierać, a nie mianować i powoływać. To jest Monteskiusz. Możemy się z nim zgadzać bądź nie, ale jeżeli traktujemy jako wykładnie mądrości wszelkich w dziedzinie sądownictwa jedną część traktatu Monteskiusza, to nie możemy odrzucać drugiej, bo myśl jest koherentna i prawdziwa, jak jest wyrażona w całości. Więc ja w tej drugiej części uchylam się trochę od odpowiedzi i mówię, poczekam na efekt pracy ekspertów pana prezydenta i będzie można ocenić, na ile rozwiązania proponowane przez prezydenta są lepsze niż rozwiązania przygotowane przez parlament i Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeszcze tylko dopytam. Pretekstem jest postać generała Kraszewskiego. Pretekstem konfliktu jest generał Kraszewski. Znaczy, my tak domniemywujemy, że pretekstem jest generał Kraszewski, któremu odebrano uprawnienia do wglądu do wiadomości z tajnych specznaczenia, ale ja nie wiem, czy pan prezydent Andrzej Duda kruszy kopię dzisiaj o generała Kraszewskiego, czy może o coś więcej. I teraz oczywiście włączy się nam cała spiskowa maszyneria wyjaśniania rzeczywistości, ale mamy zbyt mało uchwytnych faktów, żeby już dziś stwierdzić, że tutaj mamy dobrych chłopców, a tutaj mamy złych chłopców w tym sporze. Pan Magierowski jest wiceministrem spraw zagranicznych. A to nie wiem, co chlapnął. To nie wiem. No cóż, publicyści nie zawsze są udanymi dyplomatami. O Antonim Macierewiczu i jego pojedynku z publikacją pewnego dziennikarza znanego dotąd bardziej z pisania podrzędnej literatury pornograficznej i zażywania środków odurzających niż z działalności śledczej. Otóż objawiła się nowa gwiazda dziennikarstwa śledczego wyprodukowana na ulicy Czerskiej. Ten autor, nie chcę wypowiadać jego nazwiska, bo to jednak jest mimo wszystko wtedy promocja, autor książki o ministrze Macierewiczu, z której to książki wynika, że Macierewicz to czystej wody szpieg ruski. Człowiek Mogilewicza, Symeona Mogilewicza, największego mafiozy sprzymierzonego z Putinem i ogólnie postać podejrzana, działająca na niekorzyść Polski i wiodąca Polskę do zguby. Teraz, jak skonstruowana jest ta książka? Ona jest skonstruowana bardzo sprytnie, bowiem większość informacji zawartych w tej książce jest prawdziwa. Nie o Macierewiczu, tylko większość bardzo ciekawych informacji opowiadających o rosyjskiej mafii z Brighton Beach, z Nowego Jorku, opowiadających o Symeonie Mogilewiczu, jego powiązaniach, jego działaniach. Te wszystkie informacje są prawdziwe. A skąd to wiem? Bo już w latach 90. pisałem to samo.
Co więcej, zrobiłem co najmniej 3 filmy opowiadające o Mogilewiczu, o mafii rosyjskiej, o przekrętach paliwowych i gazowych. O tym wszystkim pan Piątek pisze w swojej książce, opierając się na znakomitej książce Roberta Friedmana, Czerwona mafia. Znakomita, jedna z najlepszych książek śledczych, jakie wyszły w obiegu międzynarodowym, z tym, że ta książka pochodzi z początku lat 90. To jest świetna książka. Ja ją kiedyś też czytałem z otwartymi ustami, jako zupełnie nowe informacje. Te informacje są powielone w książce, o której mówię. I to dla czytelnika, który jest niewprowadzony w arkana przestępczości rosyjskiej, działania służb międzynarodowych, etc., jest rzeczywiście niezwykle ciekawe. Wobec czego, budując ten sos niezwykle ciekawych, choć starych już informacji, pan Piątek wsadza w to nowy kontekst, czyli kontekst naszego polityka, jego powiązań i domniemywań, którymi pan Piątek nas raczy. Pan Piątek nas raczy także stwierdzeniem, że najprawdopodobniej Donald Trump to rosyjski szpieg. Jest tam takie znakomite rozumowanie zamieszczone w tej książce. Ja ją przeczytałem całą, podkreślając linijkę za linijką i starając się zrozumieć, co autor ma na myśli. I mogę powiedzieć tak. Spotkałem się z panem Jarosławem Kotasem, który jest jakby głównym motywem oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza, że to ruski szpieg, bo dlaczego ruski szpieg? To jest po raz pierwszy widzę w dziennikarstwie śledczym takie rozumowanie, że jeżeli ktoś w trzecim czy czwartym obiegu znajomości w internetowym kto kogo jest powiązany, to znaczy, że jest powiązany. Dzięki takiej metodzie to prawdopodobnie ja też jestem powiązany z Siemionem Mogilewiczem. W którymś tam kręgu. I pan autor pisze tak. Ponieważ Kotas, Jarosław Kotas, był wiceministrem obrony narodowej w czasie, gdy również wiceministrem obrony narodowej był Antoni Macierewicz, to Antoni Macierewicz znakomicie zna pana Kotasa. Prawdopodobnie to on go wciągnął do Ministerstwa Obrony Narodowej, a ponieważ pan Kotas jest w grupie Radius, z którą tą grupą jest także związany pewien człowiek, Robert Esch, który ma związki z ludźmi z Sącewa, to znaczy, że Macierewicz jest związany z Sącewem. To jest rozumowanie. Powtórzyłem je dokładnie. Zapytałem pana Kotasa o znajomość z Macierewiczem. Pan Kotas, to powiem po raz pierwszy chyba, ale wydaje mi się, że warto to powiedzieć, stwierdził, że do Ministerstwa Obrony Narodowej został zaproszony i ściągnięty na skutek oczywiście swojej działalności w różnych kręgach przez pana Aleksandra Szczygło, z którym znali się z czasów, gdy byli na jakimś kursie bądź na studiach w Stanach Zjednoczonych. Już tego nie powtórzę. Tam się poznali po prostu i sobie jakoś tam zaufali, polubili się. I to pan Aleksander Szczygło zaprosił pana Kotasa, według słów pana Kotasa, do Ministerstwa Obrony Narodowej. Ale w tym czasie pan Kotas nie znał Antoniego Macierewicza. Poznali się w ministerstwie, jak wiceminister poznaje się z wiceministrem. Ale dziś autor książki twierdzi, że to jest koronny dowód na to, że Macierewicz jest absolutnie rosyjskim, sącewskim. A ponieważ Sącewo jest gdzieś tam powiązane z Siemionem Mogilewiczem, a Siemion Mogilewicz jest gdzieś tam powiązany z Władimirem Putinem, zatem wniosek z tego płynie prosty, Macierewicz to ruski szpieg. Putina szpieg. I to cała książka oparta jest na tego typu rozumowaniu. Dziwię się, że pan Antoni Macierewicz nie wytoczył do dziś cywilnego pozwu o ogromne odszkodowanie. Bo wygrałby to w cuglach. I sprawa byłaby rozstrzygnięta, myślę, bardzo boleśnie dla autorów i dla wydawcy. Bo kim jest wydawca? Wydawca to jest były dziennikarz zaproszony przez ludzi Jacka Kurskiego do prowadzenia, znaczy dziennikarz zaproszony przez ludzi Jacka Kurskiego do prowadzenia publicystycznego programu Cztery Strony w TVP Info. Został z tego programu jakoś tam wygoniony w jakichś niejasnych okolicznościach
i założył ad hoc wydawnictwo, które wydało tą książkę. Teraz na tej książce oczywiście zamierza zarobić olbrzymie pieniądze i tak dalej, i tak dalej. To też świadczy o tym, jaką kadrę zaprasza Telewizja Dobrej Zmiany, ale to już zupełnie inne rozważanie. Więc staram się Państwu opowiedzieć swoje wrażenia z lektury tej książki. Gdyby ta książka była poważna, to dziś opowiadałbym Państwu o moich wątpliwościach wobec ministra obrony narodowej. Ale ta książka jest tyle warta, że mogę powiedzieć, że po jej przeczytaniu utwierdziłem się w tym, że Antoni Macierewicz jest jednym z lepszych ministrów obrony narodowej, skoro tak atakują go Ruscy. Pan, spotykamy się na każdym kroku z takim rozumowaniem, o którym Pan tym logicznym wyprowadził, że jeżeli jest skutek i przyczyna, tak, to może się nie będę, jeśli tak, czy jeszcze coś mogę. Chodzi o rzecz następującą. Aktualnie kościoły zamienia się na domy rozrywki, baseny i różne kluby na krajach we Francji, w Niemczech, w Anglii też. To jest jedna sprawa. A meczety we Francji tam mają około jeszcze 5000 dobudować, bo one są jak gdyby w planach. To jest coś takiego, co się dzieje. I teraz tak. W Polsce odradza się fundacja, a właściwie Instytut Schumana. Ten instytut nie, ale istnieje, działa. Konferencja była ostatnio w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i byli ambasadorowie z Europy zaproszeni i tam toczyły się pewne jak gdyby dyskusje na temat, oczywiście z krajami tutaj z tego kręgu naszego. W związku z tym, czy powinno się chociażby w tym kierunku coś robić, żeby tą ideę rozwijać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Ja otarłem się o rzecz. Tak, ale tylko powiem jedną rzecz, tylko powiem nadmienię, bo to jest rzecz nieznana. Jest sposób na wydobywanie ciepła, ale pary przegrzanej, nie termicznej. Panie Stanisławie. Ze środka ziemi, bo tam są reakcje jądrowe. Panie Stanisławie, tam jest bardzo gorąca temperatura. Ale lawa wypada, to jest gorąca. A możemy za tydzień na ten temat? Ale powiem Panie o co Stanisławie, chodzi. To jest to można by było uzdrowić całą gospodarkę. Zgadzam się, że w środku ziemi jest gorąco. To racja. Panie Stanisławie, a propos pierwszego pańskiego pytania. Kościoły zamieniane na... Tak, jest coś do zrobienia. Mianowicie razem z Instytutem Schumana, którego... beatyfikacja jest procesowana. Ksiądz prałat Ireneusz Skubiś, założyciel czy odnowiciel i długo 34-letni redaktor tygodnika Niedziela, uruchamia od roku ruch europejski Europa Christi, czyli powrót do Europy Chrystusa. To jest ta akcja, w której można wziąć udział. Ja Państwa zawiadomię, ale wydaje mi się, że koło 15 września będzie na UKSW dwudniowa sesja razem z Instytutem Schumana. Więc zapraszam i to jest ta formuła, w której warto brać udział. O tych kościołach coś? Nie, bo to w Polsce się nie dzieje na razie. To... No mamy tylko kilka meczetów na razie. Ale coś dzisiaj słyszałem, że będziemy odbudowywać Redutę Ordona. No, nie bardzo ją odbudujemy, bo tam jest meczet. Na części, gdzie były dokładnie szańce, został zbudowany meczet przez Fundację Saudyjską. I to wiem nawet od ludzi z kręgów wojskowych historyków, którzy protestowali przeciwko budowie tego meczetu. Także dbajmy o nasze miejsca pamięci, bo zostaną zabudowane meczetami i będzie gorzej, bo już będą miejscami innej pamięci.